Dzień dobry. Cześć. Przyjechaliśmy na działkę dzisiaj. Coś tu pogrzebać ogólnie. Co, jaki jest plan na dzisiaj? Układamy dalej grządki. Tak. No i na pewno wam to pokażemy, nie ominie was to. A przy okazji zobaczymy, co się dzieje w okolicy, czy coś ciekawego. Kwiaty, które dostaliśmy, rosną ładnie. Powiem wam, że niektóre to naprawdę poszły. Chociaż tu widzę, że nie ma jednego. Ciekawe, czy coś go zeżarło. No nie wiem. Ten najlepiej rośnie. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale gdzieś tam możecie w poprzednich filmach sobie zobaczyć. Tu coś też rośnie. Ten ładnie rośnie. I lawenda. No, powiem wam, że całkiem nieźle im idzie. A w ogródku pustki. To już widzieliście, bo Adrian ostatnio nagrywał film o tym, jak tutaj działał. W ogóle strasznie pusto się tu zrobiło. O, tu dynię zostawił. Coś je żere, widać. Ciekawe, czy... A, ślimaki. Tak. Patrzcie. Tutaj najlepszy przykład. Pełno ich jest. No i tu zostawiliśmy słonecznik, ale widzę. A, tu trochę jest wyżarty. Ten akurat nie, ale ten jest wyżarty. Widzę. No, czyli coś tu musi przylatywać. To kartony, śmieci, więcej kartonów. No, powiem wam, że jak to będzie działać w tym roku. O, i tu nawet Adrian zrobił z tej strony. No to będzie super już. Że tak powiem, luksusowo będzie. No, to jeszcze w sumie chyba zostało tu. Głównie do przykrycia i... W ogóle patrzcie, co tam sąsiad na dziki zrobił, nie? To jest dla mnie po prostu... Jak tu wjechaliśmy... To wygląda, jakby stało jakieś dziecko tam. A właściwie było powieszone. A to jest taka kukła. Więc masakra, nie? No, bo przychodzą mu dziki i żoro i ryjo. No, tutaj jarmuż i trochę nagietków. Ale głównie to jarmuż. Zjedz sobie jarmużu troszkę. Nie, dziękuję. Pusto bez tego wszystkiego, powiem wam, masakra. No i jedyne kolory aktualnie w foliaku, dynie. Aż większość porozdawaliśmy po rodzince i po znajomych. Także no tyle nam zostało. Nie wiem, czy jeszcze teraz będziemy z nich korzystać. No zobaczymy. W każdym razie chciałam jeszcze powiedzieć, że wczoraj zrobiłam bardzo... Nie zrobiłam. Jadłam dobre pierogi z dynią. Może jak mi się zechce, to je odtworzę kiedyś. I będziecie mogli zobaczyć. I zjeść. Jeszcze jedną cebulę. Jesteśmy ślepi i niewidomi, czyli normalnie wszystko się zgadza. Patrzcie. Beka. Ale nie jedno, tylko dwie. No, to zabieramy. Popatrzę, może jeszcze gdzieś coś zgubiliśmy albo przeoczyliśmy. No, ale to kolejne dwie cebulki. Tu jeszcze szpinak, ale widzę, że też już pożarty. Całkiem przyjemnie. Ogólnie lasem zawładnęła już jesień, to tam dobrze widać żółte. A ja przyszłam tu zobaczyć, czy nie ma jakichś śladów, bo tu często przechodzą zwierzątka, a jest błoto w cholera, ale nie widzę, żeby były. Natomiast tu w rowie jest dużo wody, to znaczy, że nieźle pada. Ło. O, z tej strony widać lepiej w sumie. Tak wszystko mokro, zamoknięte. Niestety. Albo stety.
No tu jest ogólnie błoto, jak nie wiem, ja tu idę i po prostu czuję, jak skrzypi mi pod nogami. Ale żadnych śladów nie ma. O, a tam piękna jesień. Dobra, wracamy na zadupie. Proszę bardzo, się kończy zadupie. Tam można jeszcze zajrzeć. Ale nic tam nie ma w sumie. O, a tu znalazłam jakiś krzaczek z takimi białymi kulkami. Nie mam pojęcia, co to jest i widzę to w sumie tu pierwszy raz. W zeszłym roku jakoś nie zwróciłam na to uwagi. Nie wiem, może wy wiecie, dajcie znać. O, a pójdziecie trochę w drugą stronę i proszę bardzo, dzień dobry, kopytki. Tu kopytko. Tu kopytko. I tu gdzieś jeszcze widziałam. O, tu inne, tu mniejsze. To będą jakieś, nie wiem jakie, ale mniejsze. Tu też w tej okolicy kiedyś zimą znaleźliśmy kupę wilka właśnie. No, za czym jeszcze pójdę kawałek. O, takie nie za małe te, powiem wam, te odciski. Takie tu moja ręka dla porównania. I tu, o, duże. Ciekawe, co to za... Jak wiecie, to mówcie. Tu jeszcze coś jest. I polana, a na polanie pustki. Słońce świeci. Tu słychać, ale nie widać. Posłuchajcie. Zielsko powoli też upada i to będzie znak, że będzie można wreszcie wchodzić tam do lasu, bo o matko, patrzcie te latawce dwa, hałasu narobią i polecą, bo to znaczy, że będzie można zacząć wchodzić tam do lasu i co? I zobaczyć, czy na przykład konwalię przetrwa, czy nie. Na razie to, tak wiecie, powolutku, ale te miejsca, w których kosiliśmy w sumie, no... Jezu, sorry, widać różnicę. Dzisiaj tu jest po prostu wybitnie z tym słońcem. Słychać dzięcioły co chwilę. Jakieś inne ptaki. No, po prostu bosko. Stary mnie zostawił. Bo dubię coś innego, a ja będę roznosić teraz kartony. Trochę kartonów. To będę was przy okazji pytać, bo tutaj, w tym miejscu, tak mniej więcej gdzie stoję, chcemy zrobić pasbylina. Właściwie to ja chcę zrobić. Dostałam trochę ogródka dla siebie. Kwiatki. I czy macie jakieś pomysły w sumie, co można by tu wsadzić, co by tu pasowało? W sensie takim pytam o jakieś takie rośliny, byliny, które lubią słońce i mokre. Chociaż w sumie teraz, jak już jest jesień, to tu nie ma za wiele tego słońca. Więc musi być, tak wiecie, wyważone. Jak macie jakieś pomysły, to dawajcie znać w komentarzu, bo jestem ciekawa. Ja na pewno chciałabym jakieś ostróżki.
ostróżki, jeżówkę może jeszcze jedną tu wrzucić. I łubin jeszcze dodatkowo. Ja nie zebrałam, bo tutaj był przy tym bajorku łubin swego czasu i nie zebrałam swego czasu, no, na wiosnę. I nie zebrałam nasion, nie zdążyłam, bo się pootwierały same, jakby trochę za późno było już, a wcześniej było mokro i ja tutaj nie przyjeżdżałam chyba i jakby no nie było opcji, żeby je zebrać i posadzić, w sensie, żeby je później posadzić na do tacki. Więc jako tako swojego łubinu nie mam, ale wiem, że się te ziarenka tam wysypały, także liczę na to, że po prostu wyrośnie więcej, nie wiem, sadzonek i będzie można je po prostu poprzesadzać, nie? W inne miejsca też. Z jeżówki trochę zebrałam nasion i tutaj z tej różowej, którą mieliśmy i też wzięłam od mamy z ogródka, więc zobaczymy, będziemy próbować, znaczy ja będę. No ale co jeszcze oprócz takich kwiatów właśnie tego typu można by dać? I o coś jeszcze chciałam zapytać, miałam na końcu języka, ale zapomniałam, więc jak mi się przypomni, to was zapytam. Dołożyłam tu już kolejną partię i no jeszcze trochę zostało, ale powiem wam, że już nie za wiele tych kartonów trzeba dać. No i jeszcze dookoła ogródka, tak? Będziemy rozkładać je. No, czyli tu wszędzie za płotkiem pójdą kartony, żeby też udusić te rośliny. No i w sumie tak. Tu chyba za tym płotkiem będziemy sadzić jakieś drzewka owocowe. Ale też jeszcze nie wiemy, jakie, zastanawiamy się dopiero. Jaki mieliśmy dylemat z tymi drzewkami owocowymi? Dylemat z drzewkami? Tak, że co tu posadzić, tak? Myśleliśmy o tym. Ale to już będą krzewy, a nie drzewka. A, krzewy, a nie drzewka. I zastanawialiśmy się, jakie tu za tym, między jednym a drugim płotem, co tutaj dać, ale... Ale jeszcze wciąż nie wiemy, to dopiero wyjdzie w praniu, jak to mówią. No, a najgorsze w tym wszystkim, no to jest to obieranie tych kartonów, wiecie. Z tej taśmy klejącej. Ale ogólnie tak, ja nigdy nie słyszałam o tym wcześniej, nigdy nie robiłam czegoś takiego w ogrodzie. I dopiero Adrian mnie oświecił, że dobrze skłaść te kartony właśnie, że nie trzeba tej ziemi. Nie wiadomo, co z nią robić. I po tych grządkach, które mamy tam, no widzę, że się to rzeczywiście sprawdza. Wiem, że Adrian o tym chyba wspominał w poprzednim filmie i się z tym zgadzam. Miałam taki okres, że strasznie na to pyszczyłam, bo wiecie, robić dziury w tych kartonach i w tej słomie grzebać i w tym wszystkim. Ale koniec końców, no, zdaję to egzamin, także naprawdę to jest fajna sprawa. I zobaczymy, co tam wyjdzie też w tym ogródku miejskim, który robimy z plandekami. Chociaż już tam zaglądaliśmy, to widziałam, że ta ziemia robi się taka fajna, wilgotna i pojawiły się tam dżdżownice. Także no zobaczymy. A ja tak patrzę tam w bok, bo wisi tam ten strach na dziki. I jest tak creepy, po prostu masakra, jeszcze jest, wiecie, powieszony na sznurku i się tak obraca, tak. Jak taki kurda żniwiarz, jeszcze by mu trzeba dać tą kosę i po prostu dookoła byłoby wykoszone. No a już nie mówię o tym, że wygląda jak dziecko, także pozdrawiam pana sąsiada. Dzisiaj miałam niezłe wow. No. No dobra, wracam do pracy. Przyszedł prezes
I tutaj zaczął się wymądrzać, no. Poprawia to, co ostatnio zrobiliśmy. Chcesz coś powiedzieć? Tak. To znaczy co? Chciałem coś powiedzieć, ale nie wiedziałem co. Aha. Ziemi. Kładali. Ścieżkę. Ale jest krzywo. Bardzo i nie wiem, czy się tym przejmować. Tu jest wszystko krzywo. No ale nie aż tak, tu jest dłuższy zatek krzywo. Cię zachodzą procesy myślowe? Uspokój się. Kartony rozmokły się na tyle, że nie da się po nich włazić. Także robimy najpierw ścieżki. I dopiero będziemy włazić i układać dalej. Najlepszym sposobem na układanie tych ścieżek jest technologia układania ich i ugniatania stopami. A że oboje mamy bardzo sprawne stopy, to dobrze idzie. Nie? Co? No. Martynka umie stopami nawet sobie gilę z nosa wygrzebać. Tak, i buchów pogrzebać. Adrian rozsypuje drugą ścieżkę, bo tu już jedna jest klepnięta. Także teraz lecimy drugą. I co, i początek trzeciej? Co? Początek trzeciej będziemy robić, czy jak? No zrobimy tu kawałek i tam... Wrzucimy kartony, wypłacimy. No a tu tyle mam miejsca na te byliny, zobaczcie, między tą a tą, czyli w sumie tak, nie wiem, ile to będzie. Na szerokość to ma 80. 80. A na długość pewnie 4 metry. No, także tak i tam pewnie jeszcze wkoło tego. Oczka. No i już powoli robi się ciemno. Jest za 15:04. A my zrobiliśmy dzisiaj raz. Trzy ścieżki wysypaliśmy. No i tam jeszcze zostało do wyłożenia kartonami. Ale chyba nam braknie, nie? Więc będzie trzeba poczekać trochę na dostawę kartonów. No, ale ogólnie już widać ogródek. Co? W sensie widać ogródek. No widać, gdzie ścieżki, gdzie ta grządka. Jeszcze z roboty bardzo dużo, ale już no. Idzie Adrian teraz z kartonem rozmokniętym. Dywan kłaść. No. Jak się zapomnisz i tam spojrzysz, to jakby ktoś stał. No, no mówię, że jak dziecko, jeszcze najgorsze jest to, że się tak okręca dookoła, bo jest na tym sznurku, więc masakra. Niestety ja byłem dzisiaj zajęty i nie wiem, co młoda wam nagadała, ale na pewno kłamała i zmyślała. A to jeszcze będziemy robić długo. Tak.
Więc na pewno wam się znudzi w końcu. I nam też. Nam już się znudziło. Tak, tak samo jak płot, który mieliśmy już dawno skończyć. No, także trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia. Ba. Ba? Pa. Chciałam powiedzieć bajo jajo, ale cię powstrzymałam. A kabel dobry do mikrofonu. Kabel to jest psia. Kabel to jest w ziemi. No i co się znowu wymądasz? Zostaw. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Przyjechaliśmy dzisiaj na działkę. Tu lata dużo robali. Owadów. Robali. I co? Robali co to dzisiaj? Masz w dupie. Wyobrażaj się. Co ty w ogóle wyobrażasz? Robaczki. Adriano. Możemy zacząć jeszcze raz? Tak. Nie słuchajcie go. No dobra, to zaczniemy jeszcze raz. Czekaj, czekaj.